Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was dzisiaj w grze Farming Simulator 2015, z Mikim jestem. Siemaneczko, witajcie, cześć. Tutaj jest Miki, w niebieskiej koszuli. Też. No jak widzicie, po raz kolejny jesteśmy na naszej ulubionej mapce. La Ferme la Limousine. Francuskiej. No i dzisiaj, tak trochę na spontanie. Z łoposzkiem. Będziemy sobie robić żniwa, Miki już tam... Ty, ja mogę pozamiatać? A, dobra. Wsiadaj do swojej maszyny, ja ci zawiozę header. Tak? Znaczy w sumie wiesz co, to bym ci nie mógł się... A dobra, zawiozę ci już. Dobra, a które pole powiedz mi? Po samej prawej stronie 46. 46 mówisz, tak? Nie wiem czy to będziesz widział, bo to strasznie słabo widać. Dobrze. To ja muszę jechać teraz do miasteczka aż musisz jechać. I w miasteczku w prawo. Widzisz? Tak średnio. No to jedź do miasteczka. Ja ci powiem kiedy skręcić w prawo. Dobra? 40 ile? 6. A, to ja widzę. Ogólnie chciałbym na następny odcinek... Sorry, tak zjechałem, ale... Chciałbym na następny odcinek zaprosić... z dwie osoby. Na grubo się. Albo tylko jedną, bo w sumie Adam będzie za mnie się grał. Tak? No, dzisiaj, jutro mu mod dam. Więc dobrze. Możliwe, że tylko jedną osobę zaproszę. Widziałem. Ogólnie przepraszam za te wszystkie ścinki. Przepraszam za te wszystkie ścinki, ale nie mam pojęcia czym to jest spowodowane ostatnio na tej mapie, jak teraz wchodzę. Za każdym razem przy wchodzeniu do gry mam straszne ścinki w ogóle, żebyś to zobaczyli. Też mam mały lag, ale to kadr internet u mnie jest, wiesz. No właśnie widzę, jak od pobocza do pobocza latasz. Znaczy wiesz co, te ścinki być może od belek? No, w sumie. Bo belek no trochę jednak jest, no nie ma co się oszukiwać. No dlatego nie będziemy więcej robić bel, tylko po prostu ty teraz sobie... Na sieczkarnię. W prawo! Nie. Dalej jeszcze. Teraz w prawo. Sieczkarnię, bo już nie potrzebujemy bel. A ja po prostu sobie wezmę gdzieś talerzówkę jakąś może i... Albo gruber, o. I będę sobie zapomniał. Jo, bo... To laguje, no bo maszyn w sumie nie, no maszyny to mieliśmy tak i tak poustawiane, więc to nie ma problemu. Tak? Cofnij się po header, co? Dobrze. Ja ci postawię tu wózek. Jo, ja się zmieszczę. Postawię ci tu wózek, to sobie weźmiesz ten wózek, a ja się cofnę już po ten. Dobra. Kurwa, wiedziałem, że mi się spadnie gdzieś na zakręcie. Myślałem, że zabezpieczony jest. Nie, on się nie zabezpiecza. Ha, czy on tak, no dobra. On jest tak, wiesz, luzem położony. To akurat nie ma co się dziwić, jak no, ale ogólnie oryginalne chyba wózki mają tak, że się zabezpiecza. Nie, też się nie zabezpiecza na oryginalny. Nie, bo to jest oryginalny wózek. No. I header w sumie też, nie, header nie jest oryginalny. Header nie jest oryginalny. No ale te oryginalne na tym wózkach też się chyba nie trzymają nawet. Nie, też nie. Też jest właśnie mankament, że... znaczy zależy, wiesz, czasem się trafi tak, że jakoś zaklinują się. Jest okej, okay, ale niekiedy to jest męczarnia z tym, nie? No, na zakrętach szczególnie. Nawet jak z podwórka wyjeżdżałem powolutku, to i tak już chciał spadać. Jo, no to widzisz, no to już od jazdy nie zależy w takim razie, tylko... No ogólnie teraz plan jest taki, żeby zwieźć, mamy ze zwiezienia dalej siano. Złą. Tak, jeszcze belki. I będziemy skarmiać krowy, to może też jakiegoś leca się z tego zrobi w sumie, bo mało takich lec. Ty. No. Tak ci przerwę ci. Na 46 mam jechać, tak? Tak. To nie tu skręciliśmy. Co? To jedno, jeszcze dalej w prawo. No teraz masz po prawej 46. No ale to muszę teraz przejechać przez... No i teraz musisz dookoła jechać aż. Teraz w prawo drogą i teraz aż do końca i w prawo i wtedy do końca. Bo tu nie ma wjazdu od tej strony, co teraz pojechałeś. Teraz to ja wiem, ale... Nieważne. A co? Ja nie wiem o co chodzi. Nieważne, mów. Przepraszam. W sumie ja zostawiłem... Nie wiem. Nie wiem, czy mam gruberować. Dobra, pojadę tym Newfoundlandem. W sumie odstawiłem Steyra, a jednak stwierdziłem, że chyba jednak Steyrem pojadę gruberować. No dobra, jednak nie. Jednak sobie wezmę... Gruber do New Holanda, będzie fajny niebieski zestaw. Mm. No i właśnie będziemy skarmiać te krowy, to może jakiś oborniczek czy coś. No, gnojóweczka jakaś taka tam. W sumie dawno takiego czegoś nie było na Let's Playach. Co ci powiem?
No. że jazda tak z headerem podpiętym, to jednak te wózki do czegoś są, powiem ci, o tak. A ty jedziesz. Ja pierdolę. Co? No nie gadaj, że ty z samym headerem pojechałeś. Nie, no budek wziąłem. No No bo ja myślałem. ja ci specjalnie ten wózek postawiłem na poboczu, żebyś sobie ładnie header położył i pojechał. Ale słuchaj, wysłuchasz mnie? No. Bo ja myślałem, że to jest to pole na wprost, ale ja nie wiedziałem, tam grzysko jest. I mówię, a tutaj to ja tylko podepnę i będzie git, nie? Ale ja patrzę, no kurde, no coś mi nie pasuje, nie? Co bym na ścięte pole pojechał? I patrzę, dopiero za tym jest. A co teraz robisz? Kładziesz ten wózek, HD? A gdzie jedziesz teraz, powiedz mi? No jadę do ciebie. No to tak powoli jedź. A czemu? A już widzę, że jedziesz na pole. No, No no. i teraz ja sobie ładnie odbiję w prawo, tak jak pojechałem wcześniej. I zaraz będę na polu, a ty zamiast tam kurde gdzieś dookoła pojechał. No, bo ja myślałem, że tu jest przejazd. Ale po dłuższych oględzinach się okazało, że tu nie ma przejazdu. Kurwa. No i co? No i co? No i co? Ty, tu nie ma wyjazdu z tego pola. No brawo! Ja, a ja nie, A bo, tacz. no bo tu No. droga jest zaraz w prawo, ja myślałem, że już w prawo trzeba skręcić. Ty kurde. A tak to. No, 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 no. Dobra, już wiem, gdzie to jest. No A bo już ty na nie? torżysko wjechałeś, nie? No. A, no. Oj, teraz w prawo, my zawsze szybko w prawo wtedy skręciliśmy po prostu. No mówiłem ci, że jedno w prawo, powiedziałeś, że nie, 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 gdzie? No bo ja myślałem, aha, no dobra, nic. No. To kurde, czuję się pokrzywdzony. Ogólnie jeszcze szybciej powinniśmy skręcić w mieście aż. I bym jechał nie tą drogą, co teraz jadę, tylko tą niżej. Tam, aha, jo. Centrum ogrodnicze tam jest, widzisz? Jo, jo, jo. No i tam powinniśmy wyjechać. Dobra, to Bo trochę mapy podwiedzasz. teraz ja muszę objechać całe pole, żeby dojechać do ciebie na pole. No. Objechać całą samą. Ej, ja przyczepą jedziesz? Zapomniałem. Ja tak przyjechałem z 50 metrów, mam 15%. Ja nie zdążę. Kurwa, o Masz radę. przyczepie zapomniałem. Ten leci z Gruberem, nie? Na pełnej. Tak, no, przyczepa niepotrzebna, jeden zbiornik będzie maksymalnie. To w ogóle tu owiec jest, nie? Dobra, to czekaj, zaraz będę z tym. Ja, bo nie wiem, czy mówiłeś, ale na tej mapie jest owiec. Właśnie, jako dodatkowa uprawa na tej mapie jest owiec. I właśnie w tym momencie tnę owiec, Dokładnie. który jest bardzo taki wydajny. Mówisz? No, no, powiem ci galancie. Nie, jednak zrobiłem błąd. Bo? Podczepiłem tego dojcza małego do tej dużej przyczepy i stwierdziłem, że to nie jest, że to nie ma sensu. Czy to nie ma przyszłości? Muszę wziąć case'a. Oj, okej, Patrzcie, się jak ten dogadam. case dziwnie jakoś to podpina. Nie wiem. Dobra. Może na zawsze mnie ten. Nie no, ale case to ten, no, mówię to o tym obciążniku z przodu, wiesz? Aha. On ma tak jakoś go dziwnie podpięte. To na przykład były tak wysoko podpięty. Ten dodatkowy, nie? Znaczy ten nieoryginalny. No, ten byt nowy No, taki. to on w ogóle jakoś tak dziwnie się podpina, nie mam pojęcia Ale czemu. ładny jest i tak. No ładny, no. Ale najbardziej one pasują nie na przód, tylko na tył, na przykład tak turem się operuje. No, To żeby ci bardziej. uwaga była, nie? No bardziej mi to pasuje tak niż na przód. Racja. W sumie rację masz. Albo Słuchaj, przyznam ci mi się wydaje, albo ktoś się w kapciach chodzi niedaleko. rację. U mnie nikt nie chodzi? Nie? W tym momencie. Słyszałem, jak ktoś szurał kapciami po podłodze. A, no to chyba, że. A nie, dobra, przepraszam. Jesteś? No. Szedł przed chwilą tatuś do łazienki. W kapciach? Prawdopodobnie. U mnie się nie chodzi w kapciach w domu. Jo? Każdy ma swoje kapcie i tak nikt nie chodzi w kapciach. W kapciach to się tylko na podwórko wychodzi. A No. potem do domu, nie? No, no i potem się zostawia na chodniku w korytarzu i tyle. No tak też można w O, sumie. i teraz ja tutaj w prawo sobie. No tak jak mówiłem, że tu w prawo. Nie, tu CPN jest. No a przecież ja nic nie powiedziałem. Powiedziałeś, pytam się w prawo? Nie, następną w prawo. No, dupa blada. No jak? Dobra, Nie już. zmyślaj teraz, Mateusz. No. O, ostry w prawo. Wiesz, ja bym cię nie chciał w żadnym wypadku poganiać, ale Ile masz procent? 95? Aha. No tak, wiesz. Już jestem w drodze, nie? No czekaj, cofnę się trochę i tak wytnę taki rąbek, żebyś tu się zmieścił. Tylko wiesz, tutaj są ostre szykany strasznie. No spokojnie.
kierunek musi być. Powinienem się w sumie zatrzymać, żeby zobaczyć nic nie jedzie, ale mniejsza o to. No i ogólnie to z Bikiem sobie pykamy w GTA 5, ale tak jak ktoś napisał w komentarzach, nie zapomnijmy o farmingu, nie ma takiej opcji. A skąd? Farming to jest główna seria na moim kanale i najwięcej w to gramy, więc na pewno o tym nie zapomnimy. Dokładnie, więc nawet nie wiem skąd był taki pomysł, że zapomniał o farmingu. Muszę objechać dookoła pola, nie? A ty nie wjedziesz tutaj. Gdzie nie wjadę? No gdzie ty masz wjazd? No ja jestem tutaj. Z tyłu ciebie. A! Myślałem się. Weź tutaj rozkładaj swojego pytonga. O, żeś tu wyciął. No. Kurwa, jak wpalnik dał. Weź tam co? Dobra, weź nas, tu się wysyp, nie? Nie, bo ja tak tam muszę jechać prosto, nie? Ja poczekam, aż w sumie ty chyba objedziesz jakoś do końca, bo tym raz przy razie będziesz jeździł, nie? No potem, znaczy poproszę, to jeszcze raz zrobię. I w sumie dwa razy dookoła pojadę. Ja ci się postawię tam na przywieździe. Okej, okej. Sobie tam wysypywał jakoś, nie? Tak, to z tym to już nie ma problemu, to ja już będę tam... Będę stał na środku, bo ja chcę to gruberować już. No spoko. Aha, będziesz gruberował, to raz przy razie będę jeździł, rację. No, właśnie o to chodziło, nie? Żebyś miał dobrze. No będę miał dobrze. W ogóle tam trochę dyszę skrzywiłeś. Strasznie znosi tą przyczepę. Jak się sypie, nie? Już? No. Chyba się nie wysypałeś do końca. Jak nie? Bo mi się pokazywało, że jeszcze wysypujesz. No dobra, zostało kilo. No. Widzisz, jak ja wiem? No jest. Widzę pełna kontrola. No ja, kurde, spać mi się. Chciałem wynieść w kieszeniach. Wliwo. Nie wiem, gdzie się tu postawić. Gdziekolwiek, brączek, ja już sobie, wiesz, żeby tylko było gdzie sypać. Na ulicy. Tak, ruchu nie ma, no to... Ale nie, na ulicy to nie. Nie, no, przysypał tak. Trochę. Jo, nie, tak, wiesz, tak, musiałbym wyjeżdżać, to nie, to nie ma sensu. Nie widzę przyszłości dalszej w tym. Czekaj, wiem, gdzie się postawiam. Gdzie? Przy ulicy. Można i tak. A ty tym gruberem dojechałeś na pole, czy nie? No ja już jestem tutaj tym gruberem. A, to chociaż dobra to. No już będę właśnie teraz startował. No nie wiem w sumie jak mam jeździć, ale... No i raz przy razie, ja będę jeździł i ten, będzie ale dobrze. W jaką stronę byś jeździł? No tam od ciebie zacznę, od gwiazdku. Aha, w jaką stronę? No długość chyba, jak teraz jeździ, no. I tak ja będę raczej jeździł sobie wtedy. No to tak, żeby ci było dobrze. No będzie dobrze, będzie. Bo ja się w sumie muszę wysypać teraz. Co? No bo będę miał trochę procent już, nie? No to ja tam ci się postawiłem na ulicy. No wiem, no dlatego mówię, wysypię się, żeby tam, wiesz, ze trzy razy pojechać. Ale fajnie, przynajmniej nie znosi. Ty mówisz, że znosi z pługiem. Kiedy? No wczoraj, przedwczoraj, gdyśmy nagrywali. No ogólnie nagrywaliśmy odcinek i nie wyszło, bo się nie zapisał. Ty kurwa. Błączek, a wyrąba ci? Czemu? A co wczoraj robiliśmy? Co wczoraj robiliśmy? Na Let's Playu co najmniej wyszedł. No oraliśmy. A ty co robisz? Gruberuję. No? No i co? No to dlaczego mówisz, że mówiłem wczoraj, że mi ściągało? No bo mówiłeś. A czym ja robiłem wczoraj? No pługiem. A ty robisz gruberem. No i co? Myślałem, że wiesz, że jak już ściąga pługiem, to wszystkim będzie ściągać. No co, o co się chodzi? A nie. Serio? No co? Nie rozumiem cię. Mi chodziło, że mi pług ściąga. To pług czy ciągnik? Pług! A sam pług? No! A myślałem, że ty, że pług się do ciągnika podpina, ty samym pługiem orałeś. A posz. Nie. Miki, nie wiem coś, nie? Ale coś, trochę mi zawadzasz tutaj. A poczekaj, by się do końca już musiałem wysypać. Kurde. Jak poszedł ty? Tylko sam header widziałem koło mojego ciennika. I... Stój! Nie no, no to mufań. Nie. No kurde, i w ogóle teraz gram nierealnie. Sorry. Nie wiem, jak do tego doszło. To będziemy może w tym, wypadek, przypadek. Jo, a kiedyś to oglądałem, ale to nudne. Ej, mam lagi dziwne. Lagi? No, czasem się tak zetnie, ale nie wiem od czego.
Być może już mój teren jest tak przeciążony dzisiaj, że... Puścić cię czy nie? Nie no, jedź. No, to nie podjeżdżaj mnie tak blisko. Ogólnie, ale jak już się nawinął temat TVN Turbo, to ja nawet TVN Turbo już nie oglądam. Czemu? Szczerze, tam już są nudne rzeczy. Nie, ja lubię TVN Turbo, bo K2 jest fajne. No jak tam leci ta machina, nie? To jest fajna chyba. Agromachina, jo, też jest spoko. W nocy to leci teraz, nie? No, nie ma, tak. Nie ma chyba teraz nowych odcinków. Nie, nie oglądałem dokładnie dzisiaj o 1:25. Wiem, bo widziałem snapa. No jak ja to nawrócę? No, weź, nawróć się, ja muszę tu chyba jeszcze raz się przejść po przecznik. No jak chcesz, mi to jest obojętne. No bo jak ja to nawrócę? Muszę w szaki wjeżdżać. No w tych szaki tak nie wiesz, bo one mają kolizję. Tak? No. Czemu nie opuściłeś? No bo musiałem cofnąć, nie? Dobra, dobra. 16 na godzinę jeździ z tym gruberem. Ile się powinno z gruberem jeździć? Pierdol. Co? Węczek. Co? O co ci chodzi? No jest mała taka sprawa, że FZ mówi posłuszeństwa. Wywaliło się? Wyskoczył mi błąd. Program Glance Editor przestał działać. Może dlatego takie lagi miałeś? Być może. No to wbijaj. No już wbijam. No. Kurde, prawie przyczepę uszkodziłem obciążnikiem. Dzisiaj ogólnie jechaliśmy z ETS-em, nie? Bo ten no. Na przyczepach obornik woziliśmy. I wymusił nam pierwszeństwo, nie? Ta. I Paweł mówi, kurwa, bym chciał mu tak przypierdolić z tym obciążnikiem w tego, z tą Jariskę, to by się grzał. No i obwyski tylko. No wiesz, jak wymusił, to tylko, wiesz, nie nasza wina, nie? No tak, no wiadomo. Ale się on tak specjalnie przygazował, to koleś się chyba przestraszył aż. No to głupota, wymuszanie to. Musi nie chciał czekać, bo wiesz, długi zestaw, dwie przyczepy to... No tak, ale wiesz, no, kultury trochę, no. Jak ma pierwszeństwo, to po co się pcha na siłę? To masz rację, jakby chciał, to by przypieprzył w niego i by się skończyło. A gdzie ty jesteś? No próbuję FS-a włączyć. On idzie? Właśnie małe problemy mam. To znaczy? To znaczy nie mogę odpalić FS-a. To weź go odpal. Jo, może wezmę tym. No. Z popychu. O, poszedł. Ujdzie. Poszedł czy nie poszedł? Poszedł. Dobra, teraz ja sobie pokoszę. No, spoko. Już sobie. Ty, nie wiem czemu. Powiem ci, że w 15 chyba pierwszy raz miałem taki błąd. Normalnie, tak. Że przestał działać, nie? Anu, jak nacisnąłeś, to ci się tak. Włączyło. No, tu też takie coś miałem już. Adam miał też takie coś dzisiaj. Chcieliśmy nagrywać w niego, nie? Nagrywamy tak w 5 minut i nagle mu też taki błąd wyrąbało. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Może dlatego właśnie też takie lagi miałem w chwilę, nie? Być może właśnie. Ale nie wiem czemu. Pogruberujesz chwilę? Tak, nie problemu. Ja sobie pokoszę. Bo w 13 te błędy były, no, często mi się, znaczy może nie tyle często, co niekiedy mody mi się. Gryzby i tak by jakoś robiło. No wiesz, nie? Może też przez ten owiec albo coś, nie mam pojęcia. Nie, dobra, nieważne. Ogólnie ten owiec fajnie jest zrobiony, ten owiec. No, gęsty, bo ona tekstura jest ogólnie jego. Tekstura, no. Dużo lepsza na przykład niż oryginalne zboże. No. Z bliska ładnie wyglądają, to się ręka, takie strącz, może ty strącz. Że jak się dasz na maksa na górę, na rolce, no. Albo z daleka to w ogóle nie widać tekstury, nie? Ho. No, znowu kapciuszki słychać. Już chyba nie powinno być słychać. Nie no, nie mówię, że mi to przeszkadza, nie? Spokojna twoja szoframa. Ty jak mam teraz pojechać za tobą, czy tu nie raz przy razie będę jeździć? No to raz przy razie czekaj, zaraz tam będę, to ci poodcinam. Okej, okay, okej. Okay. Jak chciałeś tutaj do końca przejechać, to obiar do końca, nie? Ten. Znaczy, no bo tutaj nie wyrobił się. Kurwa, ale to pole duże. Nie, jeszcze się wydawało, powiem ci. No, szczerze? No spójrz na mapę, ona się takiej wielka aż nie wydaje, no. No takie sporawe jest dosyć. No, tyle wiesz. Jak chcesz, to możesz po przecinek przejechać coś, nie? Obojętnie. Ja no przyjechałem to jeszcze raz przy tym. Gdzie? No tutaj. Bo tam musiałem zmienić na pewno, co? No, tak sobie przyjadę. Poczekam na ciebie, nie będę już tu po przesza robił, wiesz. Potem, że ładnie wyszło i tyle. No ja już jadę w sumie do ciebie w twoją stronę. Okej. Poczeka się chwilę. Kurde, ładny ten New Holland jest. No. Trochę jak oryginalny, ale jednak inny niż oryginalny. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak oryginalny, ale ładny. Taki krótki jakiś taki. Ale header ma większy niż ten oryginalny mały, nie? No jo, dużo większy. No. A model ma ogólnie ładny, no co do modelu, to nie ma co się... No to jest jakiś przerobiony z tego oryginalnego chyba, nie? Też mi się tak wydaje. Nie wiem, czemu mi się w tym kombajnie... Kurwa mać. Pełno? Weź tu podjeźdź, co?
Jo, Case dziecko. ostatni. Ja tak jadę i nagle przygazowałem tak mocno, sobie myślę, o co tu chodzi, ty. No widzisz, też mam tak czasem, jak nie spojrzę to. Dobra, czekam na ciebie. Zobaczę to ciekawego w telefonie. O, o. snapy. Ale w domowym? Pozdrawiamy Janka. No, Jasiek TTV. Pozdrawiam serdecznie. A co się stało? No, snapa wysłał. Co wysłał? Filma chyba robi. No może. Lecę. Zobak po krzokach. No bo tak ta rura była. Dobra, dawaj. Kawałek. Ile tam w ogóle masz procent? 60. No chyba trzeba zawieść, co? No ja mogę skoczyć w sumie, nie, chyba ja chcesz. Skoczę. Okej. Okay. Dojadę do końca i może się tam dosypię najwyżej i zaraz skoczę. No tak, tak. A ty wtedy no pokoczysz, rację masz. Nie? Dobrze. No jak pan każe. Która jest godzina szczególnie? No nie, ja wiem, słuchaj, nie liczę czasu, po prostu jakbym liczył czas, to... Wtedy będzie dobrze. Na siebie trzeba. Jo. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Dobra. Już? Ja. A mi się wydaje, że tam jeszcze coś zostało. Nie, już pusto jest. Na pewno? Tak. Dobrze. Sprawdzimy na let's play. Grozisz? A skąd? Grozisz czy obiecujesz? Tak nie wiem właśnie, wiesz, pół na pół. A sobie pojadę twoją prędkością. Po co? Żeby ci potowarzyszyć. Nie chcesz? Dobra. Stój. A ile w ogóle na godzinę jedziesz? Ile masz procent? 9. 90. Trzeba będzie 100 chyba, co? Jeszcze. Myślisz, że jak do końca będzie 100? No. Nawet przed końcem. No zaraz będzie 100. A nie, może i nie. A do końca chyba nie dojedziesz. Tak mi się coś zdaje. Ile masz? No w tym momencie właśnie mam 100%. Mówisz? Tak. No to super. No to ja ci dam Casiora. Trochę w sumie obrudzony, no ale to tam padam. O kurwa, jakiś szybko biegam. Weź sobie koś. A skoczę, to pokażę ludziom przy okazji jak ten. Gdzie się wysypuje tutaj. No tak, no bo jeszcze raczej nie byliśmy na skupie, nie? Sam nie wiem w sumie, gdzie się wysypuje. Nie jadę na skupie, ale do tego. Aha, na farmę? Na farmę, chcę pokazać tam jak się tam wysypuje. No ja. O, tam będziesz trochę cofania miał. A jestem tym dobry. A ja powiedziałem, że zły? A skąd, chłopie? Ja bardzo dobrze umiem cofać. Tak samo jak belki dwozić. A jeszcze powiesz, że nie umiem. No właśnie mówię, że tak samo dobrze cofasz jak zwodzisz belki. Często się tak mówi, żeby wiesz, że się tym nie zgadza, z tym nie zgadza. No wiem, ale to akurat w tym momencie to chyba mi rację sam przyznasz, że bardzo dobrze mi to wychodzi. No może w następnym odcinku jakiś tam ładowanko belek? No, zaprezentujesz swoje umiejętności. No jak? I udzielisz kilku rad początkującym ładować belki? No tylko w sumie to takie trochę nudne jest takie ładowanie. No w sumie to samo, wtedy to by trzeba jakiegoś temata mieć na lesa konkretnego. Jakieś pytanka, o zadawaj ci pytanka, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Nie, bo zawsze ciekawie jest. No. Przynajmniej ktoś może się ciekawego dowiedzieć. Wy możecie no. się coś ciekawego dowiedzieć. Jakieś trelemelki, pierdołki, telenowelki, nie? Telenowelki. Całym życiu dalej mieliście, no wiesz. Życie na patencie. Nie, na przypala albo wcale. Ja gdzie się wysypuję, bo sam w sumie sam nie wiem. Tam gdzie masz krowy, tam masz takie wiaty z tyłu. Od obory w prawo. Zauważyłem? No. Że czasami się nie mogę wysłowić. Też tak mam. I wiesz, jak tak mówię, to tego nie zauważam, nie? Ale potem jak na przykład sobie obejrzę swojego let's playa, to aż to jest śmieszne. Że tak no ale to wiesz. Tak nie seplenie, tylko tak wiesz. No wiem, wiem. Tak jakbym zająknął się. Wyrobisz. No. Pamiętam też. Pamiętam pierwsze let's play, jak zaczęliśmy nagrywać. Myślałem, że pamiętam pierwsze słowa, jakie powiedziałem. Nie no, nie pamiętam. A co mówiłeś, że co Adam? No, że pewnie Adama nie miała tam kompa, rozpakowuje. No, ogólnie Adaś nowego kompa dostał. Znaczy kupił. Kupił. Za 2,5 tysiąca, to zdradzę wam. Jakbyście się go pytali, bo bym nie chciał powiedzieć, to za 2,5 tysiąca go kupił. Za hajs z YouTube'a. Zbierał. Chciałem powiedzieć. Zbierał 3 lata. Zarabiał od pół roku. Ty! No? Kurwa, owsa tu nie wysypie przecież.
Ano jo. No nie, po prostu nie wierzę, nie? No to w takim wypadku może... W takim wypadku przesiądę się do tego. Ile masz procent? 90 teraz będę miał. To może nie. Wiesz co, przywieźę weź sobie Deutscha z krzepą. Weź ty a ja sobie, pojadę... przywieźę sobie, ja sobie pogruberuję. A no okej. Chciałem właśnie coś takiego zaproponować. Lipę odwaliłem. Kurde, nie wiedziałem, zapomniałem całkiem o tym. Też zapomniałem, chociaż powiedziałbym, ale... No nie ma dodane o wysypywania owsa tam na farmie, więc... Lipa. Tak, jedynie na skup można wieść. No, ale owiec w cenie, także... No, więc... Ale... A nie, no nie wysypywaliśmy właśnie ostatnio za jakąś. W ogóle to będę już kończył. Tego let's playa. Mówisz? Jo. Także... Trochę tutaj... Posmęciliśmy, coś porobiliśmy. No, było ciekawie. Było fajnie. Było przyjemnie. Zapraszamy na kolejne let's playe. Trzymajcie się, na razie. Na razie, cześć.